pięknie przyozdobiona i oświetlona choinka na wadowickim rynku nie wszystkim się podoba. Już dwukrotnie zostały poprzecinane kable zasilające. Niestety, za drugim razem zniszczenia były tak duże, że musiała je naprawiać specjalistyczna firma. Wandala dzięki monitoringowi udało się złapać. Jak się okazało, zadanie zniszczenia choinki zostało wandalowi zlecone, a zapłatą miała być niewielka kwota pieniędzy i butelka wina. Witam Państwa. Dzisiaj po raz kolejny naprawiana jest choinka bożonarodzeniowa, która dwa tygodnie temu stanęła na rynku w Wadowicach. W czwartek 12 grudnia dopuszczono się tu aktu wandalizmu, którym zniszczono okablowanie choinki. Pierwszą naprawę udało się szybko naprawić, jednakże ponowny czyn sprawcy skutecznie zniszczył okablowanie choinki. W tym momencie trzeba było ze względów bezpieczeństwa zamontować nowe oświetlenie, które dzisiaj dojechało i jest montowane. Mamy nadzieję, że podobne ekscesy nie będą miały już miejsca w naszym mieście. Szanowni Państwo, cieszy nas niezmiernie, kiedy wieczorami rodziny z dziećmi zbierają się przy choince, robią sobie zdjęcia. Jednakże nie możemy tolerować takich aktów wandalizmu. Zwracam się tutaj w tym momencie z prośbą do Państwa. Jeżeli widzicie osoby, które zachowują się podejrzanie w rejonie choinki czy innego oświetlenia dekoracyjnego, proszę zwróćcie na to uwagę, ponieważ wszystko to, co tutaj zostało zamontowane, służy nam, mieszkańcom, temu, abyśmy poczuli tę magię świąt, której symbolem jest bożonarodzeniowa choinka. Wysoki 14-metrowy świerk jest już ponownie oświetlony, a sprawą zniszczenia choinki zajmuje się policja.